Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Gryszkiewicz. Adrian Gryszkiewicz. Mane. Dobrze go teraz znalazł. Mamy aut, moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Górnik Zabrze oddaje piłkę. Musi to wykorzystać! Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł do... Takie podanie to bramkarski kryminał. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Tracą piłkę. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Adrian Gryszkiewicz. Podanie trafiło do Gryszkiewicza. Jimenez! I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Dopisało im teraz szczęście. Nadal remisują. Kibice starają się wzmóc wsparcie z trybun. Pora zapomnieć o trudnej sytuacji i skupić się na atakach. Za chwilę wznowią z autu. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Naprawdę udana interwencja. Rafał Janicki. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Teraz okazja przed nim. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki róg, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Alassana Mane. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Powinien do tego dojść. Uwaga, teraz Jesus Jimenez. Alassana Mane. Alassana Mane dostał piłkę. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. To jeszcze nie koniec. Świetnie to blokuje. Znowu blok. Świetnie funkcjonuje obrona. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. W
Wojna nerwów, szansa na wyrównanie. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Na ekranach teraz ponownie oglądamy, jak piłka wpadła do siatki po tym strzale z 11 metrów. Warto docenić precyzję tego uderzenia, które wylądowało nisko, blisko słupka. Po tym golu jest 1-1. Próbują rozwijać akcję ofensywną, teraz trzeba to mądrze rozegrać. Co teraz zrobi? Zacentruje? No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. I głęboka wrzutka w pole karne. Piłkę wybijał obrońca. Arbiter zatem wskazuje na narożnik boiska. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Faulowany jeden z Zabrzan, ale sędzia stosuje korzyść. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Ryszkiewicz. Alassana Mané. Szukają jakiegoś wyłomu w defensywie. Doskonała piłka za plecy obrońców. Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Sędzia przyznaje teraz wolnego Górnikowi. Rafał Janicki. Mané. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Mamy teraz wynik 2-1. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać wślizgi. Sędzia kończy pierwszą połowę, a z trybun, co Państwo słyszycie, rozlegają się gwizdy. A raczej nie tylko rozlegają, ile nie słabną. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Erik Janża. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Obrona bez kłopotu radzi sobie z tym dośrodkowaniem. Nie było tam realnego zagrożenia. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Zagrywa teraz krótko. Wrzutka w szesnastkę. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu.
Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Nie ma wrzutki w pole karne. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Z piłką Alassana Mané. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Tak, Tomku, nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że w drugiej odsłonie też pokaże klasę. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. Tomku, przed chwilę jak na dłoni widzieliśmy, że praktycznie nie stwarzają dziś okazji pod bramką rywali. Cóż, muszą zdecydowanie poprawić rozegranie, jeśli chcą tu wywalczyć choćby remis. Na razie mogą się cieszyć, że przegrywają tylko jednym golem. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Janża. Podolski. Janicki. Jesús Jiménez. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji, zasłużone upomnienie. Próba odbioru i przerwany atak. Będziemy mieli rzut wolny dla Górnika Zabrze. Jesús Jiménez. Świetne, prostopadłe podanie. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Alassana Mané dostał piłkę. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. No i Górnik Zabrze coraz bliżej bramki rywala. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Szybkie teraz wznowienie gry. Wrzutka piłki w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. No, mieliśmy sytuację na styku. Bramkarz pierwszy dopadł do piłki, ale napastnikowi brakowało niewiele. Janicki. Podolski. Piłka nie opuszcza teraz ich połowy. Są świadomi wyniku, ale także czasu na zegarze. Dbają o to, by nic złego nie mogło się tu już wydarzyć. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Karol Angielski. Angielski. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza.
A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Piłka oddana rywalom. Janża. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. I oto sędzia kończy nam ten mecz. Mecz, który mógł potoczyć się nieco inaczej, gdyby nie ten karny.